Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie prezentacja monety 20 groszy, rocznik 2007. Jest to Destrukt. Destrukt znajduje się na drugiej stronie monety. Z tej pierwszej tutaj nie ma żadnych śladów zniszczenia mechanicznego zmiennicy. Natomiast z drugiej strony zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Druga strona monety, 20 groszy, rocznik 2007. I tutaj widzicie w napisach od Rzeczpospolita Polska, od Lita do Polska, podwójne bicie. Prawdopodobnie moneta została wybita dwa razy i te część tych napisów się rozmazała. Dziwne to jest, że tylko od połowy jest jakby rozmazane, a druga połowa jest normalna. Ale tak to wyszło. Teraz zrobię Wam tutaj zbliżenie makro. Teraz na zbliżeniu makro widzicie, jak napisy są rozmazane. Literka I, T, A, P, O, L. Cały napis Polska jest rozmazany. Dziwne jest to, że orzełek nie ma na przykład skrzydeł rozmazanych, a tylko napisy są rozmazane. Więc tajemnica tego bicia jest mi nieznana. Moneta wyłowiona z obiegu jakieś 10 lat temu. No i tyle. Jaka jest cena tej monety? Nie wiem. Nieraz widziałem takie powystawiane. Raczej się nie sprzeda. Jest to bardziej ciekawostka. Może tam 10-20 zł. Oczywiście nikt nie sprzeda takiej monety. Nie wystawi za złotówkę. Bo jak ktoś będzie chciał sprzedać, to minimum za 20 zł. Pewno da się kupić. Trzeba się przyjrzeć temu. Raz na czas coś się pojawia. Ale w sumie nigdy nie obserwowałem, czy jakiś kupiec na to się znalazł. Jest to, tak jak najbardziej powiedziałem, ciekawostka. Data jest cała, chociaż tutaj cały napis Polska jest rozmazany, jakby podwójny, podłużny, a data jest cała. Mennica warszawska raczej jest normalna. Moneta w bardzo dobrym stanie, z obiegu. Jakoś jeszcze większe przybliżenie bym Wam zrobił. Słuchajcie, żebyście mogli zobaczyć cały ten napis Polska. Podwójny, rozmyty, rozmazany. Może tylko tą stroną matryca uderzyła, coś się w mennicy stało i po prostu monetka stała się takim czymś. Patrząc na tą monetę, bo ona teraz jest w bardzo dużym powiększeniu, nawet na telefonie oglądając, a co dopiero na laptopie, czy na komputerze, na monitorze. W bardzo dużym powiększeniu widać to wyraźnie. Ale w takim stanie naturalnym, 1:1, trzymając tą monetę w dłoni, mamy tylko wyraz taki jakby rozmazany, jakby i jest to łatwo zauważalne. Dobrze, póki co ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego, hej!